ataki na protestujących w Hongkongu. W Hongkongu doszło do brutalnych przepychanek. O dziwo, nie były to walki na linii policja-protestujący. Do akcji włączyli się wspierający obecny rząd obywatele Hongkongu oraz wynajęci gangsterzy, jak i obywatele Chin. Doszło do kłótni, przepychanek, zniszczenia znaków i stanowisk prodemokratycznych protestujących. Organizatorzy protestów oskarżają policję o bierność w obliczu tych ataków i zapowiadają, że wstrzymają wszelkie rozmowy z rządem, dopóki nie dojdzie do opanowania tych prowokacji. Zatrudnianie lokalnych gangów i kierowanie ich przeciw dziennikarzom i aktywistom to znana taktyka prochińskich polityków z Hongkongu.